Słuchajcie, niech ktoś idzie poszukać dziewczyn, bo Marc się o nie martwię. Ja co mogę zrobić? Naprawdę? Tak. Dobrze, to idź. Zaraz przygotuję sobie konia i przyjadę. Okej, dobrze. Okej, pora ruszać. Tak, słucham. O, cześć. Dzień dobry, Johnny. Chciałem się tylko omówić, czy do mnie już jedziesz. Tak, właśnie jadę do ciebie na Mustangu, właśnie chciałam ruszać. Tak, dobrze, ale mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Za niedługo muszę wyjeżdżać, więc proszę. Możesz z waszej staniny przynieść mi waszą przyczepę i samochód? Co? Nigdy w życiu! Jeżeli się na to nie zgodzisz, to nie dostaniesz swojej części umowy. Ach, no dobra. Tylko tak, żeby cię nikt nie zauważył. Oczywiście, postaram się. Ach. Chyba muszę wziąć jakąś linę. Zostań tutaj, Mustang, zaraz przyniosę linę. Dobry koń, no to możemy ruszyć dalej. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Gdzie jest wezyr? Hej! O, witaj, już jesteś. Przepraszam, a co zrobiłeś z wezyrem? Spokojnie. On tu jest, zaraz ci go przeprowadzę. Możesz tutaj zaparkować tą przyczepą. Rytny sposób. Dzięki. Właśnie pomyślałam, że tak to zrobię. Mogłeś wziąć tego kierowcy i mu mówić, że chcesz przyczepę. Nie, lepiej nie. Mogę cię coś podejrzewam. Przepraszam. Czekaj, zaraz się rozwiążę i ci się pomogę. Okej, okay. To gdzie jest wezyr? Zaraz ci pokażę. Johnny? To naprawdę ty? Marta? Ale co one tutaj robią? Ach, przyszłyby go uratować, ale oczywiście im się nie udało. Aha, okej. Nie masz się nawet go tknąć, ty! Johnny, dlaczego mu pomagasz? Przecież wiesz, że to oszust. Oszust? Ja? Nie, oczywiście, że nie. Dawaj mi tego konia. Nie! To jest nasz koń i ty nie masz prawa go brać. Ojej. Naprawdę sądzisz, że to nie będzie lepsze, jeżeli będzie u mnie i będzie wygrywał konkursy? A co ty będzie siedział w stajni? Wcale, że nie. Wasze zawody są gorsze od tych organizowanych za granicą. Wcale, że nie. Nasze też są dobre. I długo się odbywają i możesz przyjść, zobaczyć, jak wezyr sobie radzi. No nie wiem, czy go zobaczysz. Nie wiem, czy go zobaczysz, skoro jest u mnie. Oczywiście miałam na myśli, że jak ci go odbierzemy. O. Johnny,
Johnny, proszę, otwórz drzwi przyczepy. Oczywiście. A, i ty. Ty i ta twoja kumpela możecie już iść. Nie jesteście mi tu potrzebne. Czy ty masz w ogóle jakieś siodło? Spokojnie, kupię je sobie. Tam jak już... Tam w USA, jak już dojadę. Okej. Mam jechać z tobą? Nie. Lepiej tu zostań, bo czasem będą coś podejrzewać. Prowadź go. Okej. Chodź, Bezer. Co ty? Przecież się nie boisz przyczepy. On chyba nie chce z tobą jechać. Jak to nie? Oczywiście, że chce. Jestem jego nowym fanem. Przywiąż go tam lepiej, żeby za bardzo się nie ruszył. Okej. Gotowe. Dobrze, dziękuję. Teraz to jest twój nowy dom. Ciesz się życiem. Dziękuję. Okej. Do widzenia wszystkim! Jadę zdobyć sławę! Johnny, posłuchaj mnie. Czy ty wiesz, co ty robisz? Robisz okropną rzecz. Dlaczego mu pomagasz? Nie widzisz? Teraz mam nowy dom. Już nigdy do was nie wrócę. Będę organizował rodea razem z moim ukochanym ukochanym Mustangiem. Tak jak chciałem to robić dawno temu. Ale dlaczego zostawiłeś nas, swoich przyjaciół, którzy ci tak ufają, a ty pomagałeś jakiemuś złodziejowi ukraść konia ze swojej stajni? Naprawdę. Jesteś bez serca, wiesz? Tylko proszę, nie mówcie pani Emmie, że to... Powiemy jej. Niech widzi, jakiego mamy przyjaciela. Idziemy, Madziu. Nie, proszę was. Nie róbcie tego. Soki, już za późno. Pani Emma, musimy ci coś powiedzieć. Dziewczyny, jesteście całe. Uff, całe szczęście. Tak się o was martwiłam. Co się z wami stało? To ten... Nie uwierzysz, kto ukradł Bezyra. Kto? Ten trener. Co? Znowu? No nie, znowu on. I bo on nas uwięził, kiedy chciałyśmy uwolnić Bezyra. O nie. Ale wiesz, co jeszcze jest gorsze? Co? Że Johnny mu pomaga. Co? Tak. Bo... No tak, do Johnny'ego wczoraj dzwonił jakiś telefon nieznany. Tak. I to pewnie był on. Bo... trener mu powiedział, że jeżeli mu pomoże, to dostanie to, o czym zawsze marzył. Czyli dostanie jego stajnię i będzie mógł tam organizować rodeo razem z Mustangiem. O. Wiele razy mi o tym opowiadał. Ale... Jest jeszcze jedna gorsza rzecz. Jaka? To, że trener już pojechał z Bezyrem do USA. Co? A co on chce z nim zrobić? Mówił, że całkiem dobrze jeździ ujeżdżeniowo i chce wziąć udział tam chce wziąć udział w krajowych zawodach. I oczywiście zdobyć bardzo dużo pieniędzy. Ojej. Co my teraz zrobimy?
Nie wiem. Naprawdę już nie wiem, co robić. Chyba musimy się pogodzić ze stratą. Co? Mamy się pogodzić ze stratą? Nigdy! Wiem, że to trudne, ale chyba tak trzeba w końcu zrobić. Nic już więcej nie zrobimy. Przykro mi. Och. No i co, macie chociaż jakiś trop? Prawie byśmy go uratowali, ale... Ech. Niestety było już za późno. O nie. Trener zabrał go do USA i chce wziąć udział z nim w zawodach, żeby zdobyć bardzo dużo pieniędzy. O nie, musimy go ratować! Ale jak? Jesteśmy tylko końmi. Nie takimi zwykłymi końmi. Niektórzy z nas są członkami Królewskiej Straży. A poza tym, mieszkamy w Staninie Tornado, która nigdy się nie poddaje. Nawet w najcięższych chwilach, kiedy ludzie myślą, że to już koniec, to my, konie, wiemy, że jeszcze można to naprawić. Masz rację. Spokojnie, sprowadzimy twojego męża. Dzięki. I chyba już wiem, kto mi w tym pomoże. Tornado! Tornado, musisz nam pomóc! Kto puka? To ja, Dragon, nie poznajesz? Okej, dobra, chciałem się tylko upewnić. Zaraz do ciebie zajdę. Dobra, o co chodzi? Potrzebujemy twojej pomocy. Zaginął Wezyr. Co? Jak to, nie słyszałeś? Wezyr został wczoraj w nocy porwany. Przez kogo? Przez trenera. O nie, znowu? Och, koszmar. I najgorsze, że on teraz zostaje przywieziony do USA. Wezyr? Tak, on chce z nim wziąć udział w jakichś zawodach, żeby zdobyć mnóstwo pieniędzy. O nie, trzeba go ratować i to jak najszybciej. Pomożesz mi? Oczywiście. Ruszamy natychmiast. Posłuchajcie, obiecuję, że sprowadzę waszego członka rodziny całego i zdrowego. Dziękuję, Tornado. Jesteś wielki. Ludzie będą pod wielkim wrażeniem. Tak. Gdyby tylko wiedzieli, że to my... Wiecie co? Lepiej nie wyjaśnijmy tej tajemnicy. Po prostu będą wiedzieli, że mają mądre konie. Masz rację. Dobra. Ruszamy. Dziękujemy. Okej. Okay. Czyli mamy dojść do USA, oni pewnie już są bardzo daleko. Też tak myślę. Ale jak my mamy to zrobić? Sam nie wiem. Wiesz co, lepiej ruszajmy niż... Lepiej ruszać niż narzekać. Masz rację. Wow, już jesteśmy. Wezyr, poznaj swój nowy dom. Tutaj będziemy się przygotowywać do zawodów. Cieszysz się? Ojej, ojej, spokój, spokój. Lepiej chodźmy. Tutaj będziesz mógł się zadomowić, proszę. Spokojnie, nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze. Nie martw się. Wszyscy cię pokochają.
Nie martw się, bez. Zaraz się dowiem, gdzie tu będziesz mógł dostać jakieś jedzenie. Spokojnie. Chyba tutaj. Jesteśmy! To on! Psst! Wezyr! Dragon! Co ty tutaj robisz? Jak ty tu... Tornado? Tak, to ja. Co wy tutaj robicie? Jak tutaj trafiliście? Później ci wszystko powiemy. Lepiej już stąd chodźmy. Ale tak, sami przybyliście mnie ocalić? Tak. Lepiej już chodźmy, zanim on tu wróci. Masz rację. Ech. Mam już dosyć tego uwiązania. Nie, lepiej to zostaw. Przecież to nasze. Masz rację. A co zrobimy z przyczepą? Tym to jeszcze zajmie policja. Masz rację. Wiem, jak o tym. Wiem, jak się z nim rozprawić. Jak? Przecież my nie. Przecież nie zadzwonimy na policję. Jesteśmy końmi. Nie o to chodzi. Gdzieś tutaj widziałem ochroniarzy. Podejdźmy do nich i niech go złapią. To dobry pomysł. Chodźmy. Co wy robicie? Nie macie prawa! Teraz to trafić do więzienia na całe życie. Nie! Proszę! Ja przecież nic nie zrobiłem. Problem z głowy. No nie wiem. Trzeba zaprowadzić ten koniec swojego właściciela. Lepiej tam zawieźmy. Chodźcie, koniki. Czy wszystkie się zmieszczą? A może one znają drogę? Pojedziemy za wami. Lepiej już chodźmy. Chcę szybko wrócić do domu. Wezyr! Ale jak... Mądre koniki, sprowadziliście go. Znaczy, my go sprowadziłyśmy. Nasza przyczepa! Och, dziękuję bardzo. Przyjemność po naszej stronie. I proszę się nie martwić. Teraz ten okropny złodziej już nigdy nie będzie pani przeszkadzał. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Wezyr! Skorbie! Już myślałam, że cię nigdy nie zobaczę. Ja też. Och, no dobra, ale nie rozklejcie mi się tu. Zaraz się rozpłaczę. O, wybacz. Czy on zrobił ci coś złego? Nie. Tylko źle mnie przywiązywał. Och. Całe szczęście, że nic ci nie jest. Już myślałam, że cię nigdy nie zobaczę. Ja też. Och, jak widać, mamy mądre konie. Świetnie się spisałeś, Tornado. Tak, kochany konik.